we get closer, really closer? Is that another altar to be seen? When the heat starts to burn, on a point of no return, I'm asking who are we now? When everything changes, we're starting to doubt, 'cause I think that we could. Autorka piosenki, która rozpoczęła nasze dzisiejsze spotkanie, jest już w studiu. Wpadło do nas światło i słońce. Maria Niklińska, choć to słońce to tak bardziej z północy. Tak, dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. Proszę, powiedz mi, czy wolisz w kontekście końcówki roku podsumowania czy planowania? Planowanie. No dobra, 2020, jaki będzie? Mam nadzieję, że dobre, oczywiście dla wszystkich. W moim kontekście myślę i mam nadzieję, ale myślę, że już tu już trochę planów jest, że pracowity i teatralnie, i aktorsko, bo już dużo nam się szykuje teraz ze spektaklem, no a też mam nadzieję, że znajdę miejsce, ale też, że będzie więcej tych tras muzycznych. O, tak bym powiedziała. Będzie także płyta. Będzie płyta. Której zapowiedź usłyszeliśmy teraz. Tak, to jest już zwiastun mojego nowego projektu muzycznego. Może trochę modne słowo projekt, no ale tak to bym nazwała. Stąd też nazywam go Marlen. To jest skrót od mojego imienia i nazwiska. Mm. Troszeczkę też chciałam oddzielić od tego, rozpocząć jakby nową drogę. Bo jedną płytę już masz na koniec. Tak, mam pierwszą płytę, którą wydałam jako Maria Niklińska i tak też była zatytułowana Maria. No a ten projekt myślę, że jest troszeczkę inny brzmieniowo przede wszystkim. Tak jak Państwo słyszycie. Zobacz, można porównać, jak wyglądasz na teledysku, jak na ekranie, prawda czasu, prawda ekranu, żadnych różnic. Dzięki. Ja tak bardzo lubię ten teledysk, bo bardzo się w niej, powiem szczerze, że trochę długo nam zajęło, żeby to stworzyć. Finalnie to już te zdjęcia trwały jeden dzień, dwa dni, ale bardzo się długo zastanawiałam po prostu, jak to zrobić, bo jak wiesz, jako filmowiec teledysk dał dla mnie duże znaczenie. Jest jakąś taką małą formą, która symbolicznie ma w sobie jak najwięcej pomieścić. No i tutaj tę warstwę tekstową, czyli to tęsknotę, wyszukanie bliskości drugiego człowieka, a może kontaktu nawet z samym sobą. Chciałam to pokazać z jednej strony, żeby to było widoczne, ale było na tyle symboliczne, żeby nie było aż tak dosłowne. No a tak jak powiedziałam, muzycznie, to tak jak słyszysz, jak muzycznie pojechałaś w rejon, który ja niebywale cenię, jeśli chodzi o wrażliwość muzyczną. Uważam, że na północy ludzie, bez względu na to, czy mają dużo słońca, czy nie, a raczej mają mało, potrafią swoją muzykę nasycić oddechem. Tam aż w tych melodiach bąbelkuje mi powietrze i dzięki temu to jest wszystko takie lekkie. Dziękuję. Czy to jest tak, że Skandynawia od dawna była twoim punktem marzeń, jeśli chodzi o realizację marzeń muzycznych? Czy po prostu masz tam kumpli, masz tam koleżanki, przyjechałaś do nich i to wszystko powstało spontanicznie? Raczej ta druga odpowiedź. Dlatego, że w ogóle melodie były we mnie zawsze. Myślę, że były taką, no tutaj powiem wprost, taką trochę ucieczką od rzeczywistości. Bardzo często łapałam się na tym, że ktoś coś do mnie mówił, a ja siedzę i tak... Później potem słuchasz mnie? Dlaczego jesteś w swoim świecie? I po prostu miałam trochę za dużo tych melodii. W którymś momencie, jak zaczęłam te melodie dopasowywać do słów, które też miałam, to raptem zaczęły się tworzyć piosenki, a tu rzeczywiście znajomi, których mam w Szwecji, zaprosili mnie, usłyszawszy moją pierwszą płytę, żeby wspólnie coś zacząć tworzyć. No i stąd to się zrodziło, tak. Ja myślę, że to jest trochę R&B, trochę soulowe, ale tutaj to już fachowcy od muzyki tacy jak ty powiedzą, bo pewnie staramy się włożyć tam różne elementy, żeby to było nowoczesne. Że to jest przede wszystkim melodyjne, a wydaje mi się, że jeśli chodzi o piękne melodie, ciągle w muzyce ich brak, przynajmniej ja cały czas odczuwam niedosyt. Dziękuję. Powiedz mi, czym różni się praca nad melodiami, nad kompozycjami tam od tej, którą wykonałaś tutaj przy okazji pierwszej płyty? Rzeczywiście w
to, co ja mogłam, to czego ja mogłam doświadczyć, to to, że mieliśmy takie sesje songwriterskie. To znaczy osoby, które się dobrze czują w pisaniu czy w komponowaniu, zbierają się i często to jest takie miłe przy okazji spotkanie towarzyskie. 3-4 osoby, może być mniej, może być więcej i przychodzą z różnymi pomysłami i wtedy w czasie takiego spotkania powstaje nawet kilka utworów. Mm-hmm. To było... Ja sobie cenię tak naprawdę i jedną formę, i drugą. I taką, że ja sama zamykam się w pokoju i coś piszę. I coś, co jest bardziej takie żywe i interaktywne, bo jednak powstaje z tego spotkania przynajmniej dwóch osób, jak nie więcej. To było dla mnie bardzo inspirujące i otwierające. I też stąd może powstało to, co powstało. Czy w takich okolicznościach powstała cała płyta, wszystkie utwory na krążek? Czy jeszcze ci czegoś brakuje? Materiał mam, chociaż oczywiście zaczynam się zastanawiać, czy jeszcze czegoś nie dopisać. Rzeczywiście te utwory powstawały i w Szwecji, i trochę w Stanach, i w Polsce. Dla mnie to jest to tyle symboliczne, że to są moje podróże. I tutaj ważniejsze są te podróże do wewnątrz, tak naprawdę. Ten, czy inny kraj, czy inna kultura, czy inni ludzie, wydaje mi się, że są takim bodźcem, żeby w nas wyzwolić jeszcze coś innego, co jest już w głębi nas. Te podróże, no to jest też jakaś przemiana w człowieku. Ta pierwsza płyta była, powiedziałabym, bardzo, bardzo intymna, może introwertyczna wręcz, a ta płyta chyba będzie bardziej ekstrawertyczna. Mhm. Właśnie też o tym mówię, o tym, że czasami musimy, zanim się otworzymy na kogoś, musimy się otworzyć na siebie. I tak mam nadzieję, że państwo też tak odbierzecie. Ta płyta zatytułowana będzie Marlene. Czy to jest taki też, mam plan teraz. To jest też tak, że szykujesz się na pewną sceniczną kreację. Pytam cię teraz jako aktorkę. Może nie wprost, bo bardziej ta symbolika jest dla mnie ważna. To nie oznacza, że zmieniam imię i że jakiś mam tutaj... Nowy rozdział całkowicie pisany od początku. Ale może trochę muzycznie, tak? Ta wieloznaczność tego Marlene też mi odpowiada, bo każdy coś innego w niej znajdzie. A dla mnie i tak w ogóle tak naprawdę najważniejsze są emocje, te we mnie, ale też takie, które chciałabym, żeby słuchacz odbierał. Wiem, że moi słuchacze oni właśnie bardzo emocjonalnie odbierają to, co tworzę, bo ten przekaz emocjonalny jest po prostu taki, i osobisty jest dla mnie bardzo ważny. To bardzo fajnych masz słuchaczy, bo uważam, że nie można inaczej odbierać muzyki niż emocjonalnie. 28 grudnia to jest twój wielki dzień, więc już teraz życzę ci fantastycznych prezentów pod choinką. Wczoraj przeczytałam taki piękny cytat mojej wspaniałej imienniczki pani Marii Czubaszek, która powiedziała, że w którymś momencie swojego życia kobieta powinna się zdecydować, ile ma lat i tego już się trzymać. I tego się trzymajmy. Wszystkiego dobrego. I dziękuję na święta, bardzo. I na Nowy Rok. Dziękuję Maria Niklińska, płyta prawdopodobnie w przyszłym roku i tego się trzymamy.